Witajcie widzowie w kolejnym odcinku o kryptydach. Dziś porozmawiamy sobie o legendarnym stworzeniu, które jest na tyle popularne, że nawet lokalna drużyna hokejowa nazywa się New Jersey Devils. Kim jest sławetny diabeł z New Jersey? Jak wygląda? Czy nadal jest spotykany? Mam nadzieję, że uda mi się odpowiedzieć na te pytania w dzisiejszym odcinku. Nazywam się Radosław Czajkowski i zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Niezwykły stwór, który od ponad 350 lat straszy mieszkańców New Jersey i zaprzecza wszystkim teoriom zoologii. Czym, a może kim jest? Historia ma różne źródła. Najstarsze wzmianki o nim pochodzą od Indian z plemienia Lenin-Lenape, zwanymi dziś Delawarami. Nazywają oni okolice Pain Barrens, czyli siedlisko diabła lub miejsce smoka. Pain Barrens to teren, który został tak nazwany przez pierwszych angielskich osadników, gdyż nie dało się tam uprawiać roli, przez co stały się idealną kryjówką dla wszelkich banitów. Wyjęci spod prawa mogli być więc brani z początku za diabła z Jersey. Przemawia za tym historia Toma Browna juniora, znanego amerykańskiego naturalisty. Opowiadał on, że ludzie często brali go za diabła, w czasie gdy żył przez kilka sezonów w Pain Barrens i smarował całe ciało błotem w celu ochrony przed moskitami. Istnieje również legenda o pani Leeds i oczywiście jej różne wersje. Najsłynniejsza to ta. W 1735 roku pani Leeds była w ciąży z 13 dzieckiem. Ledwo wiązała koniec z końcem, jednak jej dzieci chciały mieć jeszcze brata lub siostrę. Poród był trudny i w amoku matka krzyknęła coś w rodzaju: niech cię diabeł zabierze, idź do diabła! Dziecko urodziło się z błoniastymi skrzydłami, głową jak koń, skórzastym ogonem i kopytami. Później wyleciało przez komin. Od tego czasu okolice Pain Barrens, lub jak to woli stan New Jersey, były nawiedzane przez diabła, zabijającego kurczaki i straszącego dzieci. Niektóre z przekazów mówią, że nazywana była mateczką Lucy Leeds. W dawnych czasach określenie mateczka przysługiwało również wiedźmom, a więc posądzono ją o czary i konsztachty z diabłem. Inna historia natomiast brzmi tak. W 1735 roku w Burlington mieszkała pewna kobieta. Miała na imię Leeds i była uważana za amatorkę czarnej magii. Pewnej burzliwej i wietrznej nocy matka Leeds urodziła syna, którego ojcem był nie kto inny jak sam Książę Ciemności. Szybciej niż się spodziewał, dziecko przybrało formę diabelstwa z głową konia, skrzydłami nietoperza i serpentowym ogonem. Pierwszą myśl nowonarodzonego dziecka była chęć pożarcia Leeds. Być może to legendy, to tylko zbiór samych kłamstw, jednak coś nawiedza ludzi i na pewno nie jest to zwierzę znane ludzkości, ponieważ już ponad 1000 osób widziało te tajemnicze stworzenie. Większość opisuje go jako stwora z
wysokością 4 stóp, końskimi kopytami, trójzębnym ogonem, końskiej głowie oraz posiadającymi nogi żurawia i skrzydła nietoperza. W 1740 roku ludzie błagali lokalnego pastora o podjęcie działań w celu zgładzenia bestii. Dzielny pastor przy pomocy, jak głosi legenda, dzwonu, Biblii i świecy odprawił egzorcyzmy, skazując diabła z Jersey na 100 lat wygnania. Dziwnym trafem ataki na zwierzęta się skończyły. Diabła przestano widywać. Jednak w ciągu stuletniej banicji stwór był widziany co najmniej 2 razy. W 1800 roku, gdy do miasta przybył komandor Stephen Decatur, w czasie wizyty w fabryce broni Hanover Iron Works w celu przetestowania zasięgu broni palnej tam produkowanej, natknął się na diabła. Oddał w jego kierunku strzał z broni małego kalibru i trafił w błonę skrzydła. Jednak nie zaburzyło to ani lotu, ani samopoczucia istoty. Innym świadkiem istnienia diabła z New Jersey w okresie jego stuletniej banicji był Józef Bonaparte, starszy brat Napoleona Bonaparte. Polował on w lasach New Jersey, kiedy to zobaczył nieznaną mu wcześniej bestię. Działo się to w latach 1816 i 1839. Według jednej z teorii, diabeł z New Jersey jest uosobieniem wojny, ponieważ obserwacje tego stwora nasiliły się przed wielkimi wojnami, na przykład tuż przed wojną secesyjną, wojną amerykańsko-hiszpańską, pierwszą wojną światową i w 1939 roku, czyli przed drugą wojną światową oraz krótko przed wybuchem konfliktu w Wietnamie. Teraz przedstawię kilka historii, kilka sytuacji z tak zwanego tygodnia pandemium, w którym to diabeł z New Jersey był widziany ponad 1000 razy. Poranek, 16 stycznia 1909 rok. Jack Cousins z Woodbury zobaczył lecące stworzenie z świecącymi oczami. Tego samego dnia również John McOwen usłyszał, a po chwili zobaczył to samo dziwne stworzenie na brzegach kanału Bristolu, oddalonego o około 118 mil od Woodbury. Natomiast James Sackville wystrzelił do tego stworzenia, jednak stwór tylko zaskrzeczał i odleciał. Naczelnik poczty z Bristol twierdził, że obudził się około 2 nad ranem, słysząc dziwny, nienaturalny skrzek dochodzący z rejonów rzeki. Wyjrzał przez okno i zobaczył stworzenie, które opisał jako ogromny żuraw. Miało długą szyję, wyprostowaną w locie, chude skrzydła, długie tylnie nogi i krótsze przednie. Nad ranem mieszkańcy zaczęli znajdować mnóstwo odcisków dziwnych kopyt w śniegu. Następnego dnia, w poniedziałek, państwo Lawrence z Burlington znaleźli takie same odciski na swoim polu i w okolicach śmietnika, z którego ktoś zrobił sobie stołówkę. Poza tym ślady te znajdowały się niemal wszędzie. Na dachach, podwórkach, gałęziach drzew. Jednak nie na drogach miejskich, ani na wielkich, otwartych polach. Znaleziono je także w miejscowościach Columbus, Heading, Kinghora i Rancox. Zorganizowano nawet polowanie. Jednak bezskuteczne. 19 stycznia diabeł pokazał się ponownie, tym razem najdłużej. O 2:30 rano państwo Nelson Evans z Gloucester obserwowali zwierzę przez 10 minut z okna swojego domu. Pan Evans opisał stworzenie tak. Miał około 3,5 stopy wysokości, głowę jak pies coli i twarz jak koń. Miał długą szyję, skrzydła długie na 2 stopy,
a jego tylne nogi wyglądały jak te u żurawia, z tym, że z końskimi kopytami. Chodził na tylnych nogach, trzymając uniesione dwie krótkie przednie nogi z pazurami. Nie użył przednich nóg ani razu, podczas całej tej chwili, gdy go obserwowaliśmy. Moja żona i ja byliśmy przerażeni. Jednak zdecydowałem się otworzyć okno i powiedzieć sio, a on odwrócił się, zaszczekał na mnie i odleciał. Następna historia opowiada o pani White, która to zbierała ubrania ze sznura i zauważyła dziwne stworzenie stojące w rogu jej podwórka. Krzyknęła i zemdlała. Jej mąż, zaniepokojony krzykiem, wyskoczył z domu i zauważył leżącą na ziemi żonę i diabła nad nią, strzelającego płomieniami. Zaatakował potwora sznurem na bieliznę, stwór się wystraszył i odleciał nad płotem. Kolejna historia to historia pani Mary Sorbiński, która to przeżyła na własnej skórze spotkanie z diabłem. Usłyszawszy zamieszanie na podwórku, pobiegła na zewnątrz z miotłą w dłoni. Martwiła się o bezpieczeństwo swojego psa i nie bez powodu. Zwierzak, który został pozostawiony na zewnątrz, znajdował się w szponach bestii przypominającej smoka, z głową przypominającą konia, ciałem przypominającym węża i skrzydłami nietoperza. Pani Sorbiński dzielnie machała miotłą na stwora, starając się, aby stworzenie puściło jej ukochanego zwierzaka. Zdenerwowane kłującymi uderzeniami miotły, dziwne stworzenie wypuściło psa, ale potem poleciało prosto na nią. Pani Sorbiński była przerażona. Atak nastąpił tak niespodziewanie, że nie miała czasu się ruszyć. W ostatniej sekundzie stwór jednak zawrócił i przeleciał przez płot. Chwyciwszy psa, krzyczała z paniki i szoku. Wróciła jednak do swojego domu i zadzwoniła po pomoc. Do mieszkania wysłano policjantów. Próbując uspokoić panią Sorbiński i zgromadzonych sąsiadów, funkcjonariusze usłyszeli przeszywające piski. Pobiegli w miejsce, skąd dochodziły krzyki i zobaczyli na tle nieba coś, co przedstawiało stworzenie opisane przez zaatakowaną. Policja wystrzeliła cały swój magazynek, jednak nie znaleziono ciała potwora. Gazety zapełniały się wtedy od doniesień o diable i fotografii odcisków jego stóp. W kolejnych dniach dwóch profesjonalnych myśliwych tropiło diabła przez 20 mil, nadal bezskutecznie. Relacje świadków z różnych miejsc ciągle się pokrywały. Kurczaki były znajdowane martwe jeszcze tego samego dnia, którego rolnicy wypuszczali je z kurników. Sytuacja robiła się coraz bardziej dramatyczna. Kolejne ślady znajdowano coraz w większej ilości różnych miejsc. W Collingswood widziano diabła lecącego w kierunku Morristown, a w Morristown John Smith widział diabła nad cmentarzem. George Snyder zobaczył go zaraz po Johnie i ich opisy były identyczne. W Riverside znaleziono ślady kopyta na dachach i ciało martwego szczeniaka. Oficer policji z Camden widział diabła pijącego wodę z koryta dla koni. Szkoła i fabryki musiały zostać zamknięte, ponieważ nikt nie chciał wychodzić z domu ze strachu przed atakiem. W czasie masowej paniki miało miejsce tak zwane wielkie oszustwo diabła z Jersey. Jacob Hope i Norman Jeffreys wykorzystali masową histerię związaną z atakami diabła. Zaoferowali $500 temu, kto złapie diabła, twierdząc, że to bardzo rzadki australijski wampir. Oczywiście nie mieli zamiaru nikomu płacić, bo diabła już mieli. Po ogłoszeniu złapania wymalowali na zielono kangura, doczepili mu pióra, rogi i ustawili go na wystawie, pobierając opłaty za oglądanie. Oczywiście oszustwo wyszło na jaw z powodu kolejnych ataków. Natomiast Zoo Filadelfii ogłosiło, że zapłaci $10,000, według niektórych źródeł nawet milion,
za żywy okaz diabła z Jersey. Jak nie trudno się domyślać, nikomu się nie udało. Po niezwykłym tygodniu diabła widziano dopiero w lutym. Jednak z czasem liczba relacji zaczęła topnieć. Aż do 1927 roku, kiedy to taksówkarz podczas zmiany opony zobaczył, że na dachu wylądowało ogromne skrzydlate stworzenie. W szoku zostawił wszystko jak leżało, wskoczył do samochodu, docisnął gaz i uciekł. Stworzenie zleciało z dachu, a taksówkarz opowiedział o wszystkim policji w Salem. W sierpniu 1930 roku grupa dzieci była rzekomo ścigana przez stworzenie, które nie dawało za wygraną, jednak nie skrzywdziło nikogo, a jak wiele doniesień mówi, było widziane jeszcze po drodze, zanim znikło. W 1930 roku przeraźliwy skrzyk wystraszył grupę ludzi niedaleko Mice Landing. Ostatnie doniesienia pochodzą z 1993 roku, kiedy to strażnik leśny John Irwin jechał wzdłuż rzeki w południowych regionach New Jersey. Zatrzymał się, aby zorientować się w terenie, gdy nagle zagrodziło mu drogę stworzenie wielkie na 6 stóp z rogami w kolorze matowo-czarnym. Nie wiadomo, czy był to diabeł sprzed lat, czy już inne zwierzę. Irwin jednak twierdził, że on i istota patrzyli na siebie kilka minut, aż stwór poderwał się do lotu i zniknął w lesie. Potwór sprzed lat stał się elementem lokalnej kultury. Oprócz licznych maskotek, gadżetów, pojawił się on również w piątym odcinku pierwszego sezonu z Archiwum X, nie mówiąc już o tym, że lokalna drużyna hokejowa, tak jak wspomniałem na początku, nosi nazwę New Jersey Devils. Nie wiadomo do końca, kim lub czym jest diabeł z New Jersey i chyba już nikt nie odkryje jego tajemnicy. Ale być może znajdzie się świadek, któremu uda się schwytać to przerażające stworzenie. Jednakże, czy ono jeszcze żyje? Minęło już ponad 350 lat. Może nigdy się o tym nie dowiemy. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę, komentarz, co sądzisz na temat diabła z New Jersey, czy jest to tylko jakaś masowa histeria, legenda, a może jest to światełko, jak w każdej legendzie, prawdy. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka.